Witam. Dzisiaj wyjątkowy temat. Hanoi w deszczu. Deszcz ma wyjątkową atmosferę w akwarelii. Natomiast Hanoi jest wyjątkowym dla mnie miastem i na pewno wyjdzie super. W zasadzie to już kończę malować i wyszło super, ale pokażę Wam, jak to wyglądało od początku. Zapraszam. Skończyliśmy już podrys. W dzisiejszym temacie podrys nie musi być zbyt dokładny, ponieważ to, co chcemy uzyskać, to jest przede wszystkim klimat deszczowej pogody, czyli kontur miasta, trochę mniej detalu i mocne odbicia, które będą malowane na mokro. Pracę rozpoczynam od lakowania całej części nieba oraz asfaltu, zostawiając jedynie jaśniej obszar przy horyzoncie. Rozpoczynam teraz malowanie dalekich planów, tak żeby delikatnie łączyły się z niebem. Miejscowe zacieranie się granicy między niebem a konturem miasta uwydatni efekt mgły czy tam wilgotności w powietrzu. Wszelkie detale na trzecich planach staram się dodać na mokro, tak żeby delikatnie się rozmywały.
Węzeł obrazu powinien się znajdować na głównym budynku, w centralnej części kadru, jednakże nie powinien on być malowany zbyt dokładnie. Polecam, aby większość detali wykonać na mokro, albo chociażby na wilgotną, tak, żeby efekt rozmytego obrazu podczas deszczu był jak najbardziej zachowany. Warto pamiętać, że motywem przewodnim dzisiejszego tematu to jest mokry asfalt i odbicia, które się na nim znajdują. Więc wszelkie ponadprogramowe detale na budynkach będą kolidować z początkowymi założeniami. Zbliżamy się teraz do kulminacyjnej części naszego wiecznie mokrego obrazu, czyli odbicia. Żeby efekt był jak najbardziej spektakularny, cały asfalt powinien być namalowany na raz. Tym samym powinien w sobie zawierać całą treść, jaką chcemy przekazać. Oczywiście nie można przy tym zapomnieć o jasnych prześwitach w miejscach, gdzie wbija nam się niebo. I oczywiście
Musimy pamiętać również o omijaniu postaci i pojazdów, które znajdują się na ulicy. Na pewno każdy by potrafił nawalić jedno stanie smołą po całej pracy, ale kluczem do sukcesu tutaj jest odpowiednia kontrola mokrej plamy, tak, żeby była delikatna i spójna. Jest to niezwykle trudna zagrywka, więc początkującym polecałbym spróbowania najpierw na mniejszych formatach. Kiedy po ciężkich bojach z naszą wielką, mokrą plamą jesteśmy już zadowoleni z naszego super odbicia, to w końcu możemy nareszcie odsapnąć, zrobić sobie przerwę, zamówić jakieś żarcie, bowiem kolejny krok namalujemy dopiero jak przeschnie nam asfalt. W krótkiej przerwie dopieszczam na spokojnie obraz o szczegóły i detale, które powinny dodać prasy delikatnych smaczków. Thank you.
tutaj na przekór przykazaniom starych i mądrych profesorów smaruję białą farbą lampy, które niby miałem zostawić wcześniej. Powiem tak, olejcie przeterminowane restrykcje i zasady starych mistrzów, bowiem w sztuce zasady są po to, żeby je łamać. Preferuję w takich sytuacjach używania białej farby, niż omijać te detale, bo by mi asfalt wysekł 5 razy i żakiet by na stole wystygło, zanim bym przeprowadził taką operację. Pewnie zapytacie, a maski? Co z maskingiem? Maski natomiast wymaga wcześniejszego planowania, a jak wiadomo, im więcej planowania, tym mniej spontanu. Dodaję jeszcze parę detali na wietnamskich ludzikach i obraz będzie gotowy. Na sam koniec oczywiście warszawski i hiszpański podpis, a nie jakieś tam imię i nazwisko pisane Arialem. Mam nadzieję, że spodobało Wam się malowanie. Ja się świetnie bawiłem. Następnym razem również zamalujemy coś ekstra. A tymczasem... Yo!